W czerwcu tego roku na placu przed Urzędem Miasta Świnoujska Fundacja Speak Up zorganizowała festiwal banik mydlanych. A już w najbliższą sobotę, 13 sierpnia, od godziny 14 organizuje kolejną imprezę. Tym razem fundacja na placu Mickiewicza organizuje festyn zdrowotny, realizowany w ramach budżetu obywatelskiego. Dzień dobry. Zapraszamy serdecznie Państwa na festyn zdrowotny, projekt z budżetu obywatelskiego Zdrowie na Wyspach. Taki był wniosek złożony w zeszłym roku do budżetu obywatelskiego. Uzyskał odpowiednią liczbę głosów i został skierowany do wykonania w tym roku. I jednym z tych pomysłów było zorganizowanie festynu. Zapraszamy serdecznie. Będzie wielu specjalistów od zdrowia, różnorakich, żeby Państwo mogli się zapoznać z tym, co mamy w naszym mieście, co mogłoby pomóc Państwu z Państwa zdrowiem. Krótkie konsultacje, będzie można wziąć ulotkę, dowiedzieć się gdzie, co i jak, kto gdzie przyjmuje. Będzie uzdrowisko, będzie szpital, będą też mówić o swoich działaniach. Będziemy mieli trochę materiałów dotyczących ogólnopolskich działań, które pozostawi nam NFZ i inne organizacje, które się zajmują tematem zdrowia. Więc zapraszamy serdecznie. Będzie też strefa dla dzieci, dmuchańce, strefa animacyjna i taka mini strefa chill out, czyli miejsce, gdzie będzie można sobie siąść, chwilę odpocząć i zakupić kawę.